Cześć, witam się z tej strony, to ja Krefa. Dzisiaj wam chcę zademonstrować, jak działa sprzęgło lock-upu w samochodzie Audi A6 C6 ze skrzynią Tiptronic w silniku 3.0 TDI i chcę wam to pokazać losownie w najprostszy sposób, jaki jest możliwy, czyli po prostu nagrywając obrotomierz, jak on się zachowuje, gdy lock-up się zapina. No mam nadzieję, że akurat za pierwszym podejściem uda mi się to osiągnąć. W moim przypadku akurat lock-up się zapina na trzecim biegu. Z czego ja słyszałem, to w innych skrzyniach zapina się na innych trochę biegach. Trochę czasami to inaczej wygląda. Ale nie przedłużając, po prostu ja już wyruszę samochodem i sami tutaj wszyscy zauważycie, jak to się zachowuje. Jak widzicie, obroty delikatnie opadły, czyli to była po prostu oznaka tego, że lock-up się zapiął, czyli spięcie sztywno skrzyni ze silnikiem.